Nie przybliżę, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj jest taki perfekcyjna stróżka śliny. Takiej białej, gęstej. Wiecie, co on robi, żeby być w takim stanie przed nagrywaniem tych filmów? Puszcza sobie na TikToku te AI kompilacje kotków z tą piosenką miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Tyle. Po prostu pan dostał flagę. Wiem. Big deal. Oh my god, dobra. Dobra, nic wam już nie pokażę. Żartuję. Pokażę wam następną rzecz, którą musicie zobaczyć razem ze mną. Kolejny fenomen, który odkryłam, to jest ten pan, który nazywa się Louis Anderson? Louis Sanderson. Louis Anderson. I on jest aktorem, który demonstruje swoje umiejętności aktorskie na TikToku. Z tym, że ma bardzo specyficzną niszę. Bardzo znalazł... Mój tata? To, w czym jest najlepszy, wyspecjalizował się w tym i bardzo dobrze wie, co to jest i jak to robić. Ratmam 2137, dziękuję za suba. A konkretnie to ten pan zna się na płakaniu. Bardzo intensywnym. Nie macie pojęcia, jak intensywnym. Musicie zobaczyć, żeby docenić tak naprawdę, bo sobie myślicie, każdy aktor umie płakać. Pan Louis robi to w sposób bardzo wylewny. Tak, dosłownie. Wiele płynów się z niego wylewa wszelkimi otworami. She begged for her life and the life of the baby inside of her. You may quite a life for yourself, detective. You should be very proud. Shut the fuck up, you piece of shit. Here he comes. What is it? Ale nam zarzucił spoiler wielkim tekstem na całego TikToka. I can't hear what you're saying. I wish I could have lived like you. Shut up! What the fuck are you talking about? Do you hear me, detective? I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. Uh-huh. What? Tracy, did you fucking say? I visited your home this morning. After you left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work. So I took a souvenir. Mam wrażenie, że ten TikTok trwa już 7 minut. A pretty head. What's going on over there? Aha, zaczyna się. I saw you with the box. What's in the fucking box? Because I envy your normal life. To nie jest odpowiedź. Co to za... Nie po to tu przyszliśmy. Daj nam to, po co tu przyszliśmy. James, envy is my sin. What's in the box? What's in the fucking box? I just told you. You lie! You're a fucking liar! Shut up! No. No. Tak, to jest jeden do jednego dialog z Seven. On mówi wprost, że się inspiruje filmami, które lubi, scenami, które lubi. To jest jakby tylko medium dla niego do demonstrowania swoich aktorskich umiejętności. On nie twierdzi, że napisał te sceny. Właśnie jest nawet Seven Reenactment. Tell me. You tell me. That's not true. That's not true. Become vengeance. Tell me she's alright. Jej głowa jest w pudełku. Wątpię, czy jest alright. Begged for her life, detective. She begged for her life. And the
life of the baby inside of her. O, miała jeszcze baby inside of her. You didn't know. Oh God. Najbardziej ekstremalna scena, którą udało mi się wymyślić, czy jeszcze przeskoczę rekina na jakieś nowe sposoby? Oh my god, aż mi uszy zabolały. Okej, okay, wymyślił bardziej ekstremalne sposoby. Well, I miss you. Has failed. My ship is lost. It's heating uni. It's minus 455 degrees. My circulation is failing. My organs are shutting down. Okej, okay, muszę się dowiedzieć, czy on jest teraz w kosmosie, w sensie w przestrzeni kosmicznej? Bo jakoś dużo czasu zajmuje zamarznięcie. Czy jest po prostu w rozszczelnionym statku kosmicznym? I dlatego jest tam zimno. Astronaut freezes to death in space. Z tego, co widziałam w wywiadzie z nim, on robi to teraz na pełen etat. Te TikToki. I zastanawiam się, czy wieczorami, leżąc sobie w łóżku albo oglądając serial, myśli sobie o najbardziej drastycznych rzeczach, które mogłyby mu się przydarzyć, żeby je odgrywać na TikToku. I zastanawiam się, czy jego żona krzyczy na niego wtedy, że przynosi pracę do domu. Ale kurde, zobaczcie. Jaki make-up zrobił sobie zamarznięte rzęsy, zrobił sobie dziurę w nosie. Wow. Dlaczego żołnierz, którego żona przespała się z jego bratem, reaguje 100 razy mocniej niż typ, który znalazł głowę swojej żony w pudełku? Pięknie nam się tu zamyka krąg naszych ostatnich tematów, nawiązując do Dependa z poprzedniego streama. Okej, okay, bo nie będę się czepiać, że on reaguje bardziej niż astronauta, który zamarza w kosmosie. Właśnie zamarza. Może nie być zbyt emocjonalny, ale myślę, że powinniśmy wyważyć jakoś poziom emocji pomiędzy głową w pudełku a zdradą z bratem. Mimo wszystko. How could you do this to me, Anna? You are my wife! How could you sleep with my brother? O, właśnie wrócił z wojny. Jak mogłeś? Z bratem. Zobacz, jak się popołaje. Czekajcie, muszę wam przybliżyć. Ale... Boże, mnie popierdoli przez TikToka kiedyś. Chciałam wam przybliżyć. TikTok. Nie przybliżę, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj jest taki perfekcyjna stróżka śliny.
Takiej białej, gęstej. Zastanawiamy mnie teraz szczegóły jego techniki. Co robi przed tą scenką, żeby jego oczy były aż tak czerwone, powieki aż tak napuchnięte, nos aż tak zaglucony? Myślicie, że je coś ostrego? I've been married for 20 years! We've got two kids, for God's sake! How could you do it? Wiecie, co on robi, żeby być w takim stanie przed nagrywaniem tych filmów? Puszcza sobie na TikToku te AI kompilacje kotków z tą piosenką miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Myślisz, że to jest ciąg dalszy tej historii? A retired soldier breaks down to his brother. Do tego brata, z którym zdradziła go żona? Wilcza pisze, że przed każdym nagraniem po prostu żona go zdradza. To jest poświęcenie dla rodzinnego budżetu po prostu. Czekajcie, zamknę drzwi. Work at the factory. I'd rather be dead. Fuck the factory. The factory killed our fucking dad. What did you say? Czekajcie, co się wydarzyło? Fabryka zabiła im tatę? Something wrong. I'm working for a living. Working for a living. What's it done for me? Okej, treści wrażliwe. Włączamy? Włączamy. Nie boicie się? Oh, please, wake up, baby! Please, Elizabeth, please! Hey, baby. I'm on my way. I'll be there in 5 minutes. Śmiejesz się. Fabryka zabiła ich ojca, a ty się śmiejesz. Oh no, jest w ciąży. We're done, we're done. Pozamiatana, ja nie wiem, że nie możesz, jesteś filmową żoną, sorry, filmową dziewczyną, nie możesz zajść w ciążę, to jest wyrok śmierci. Love you. I'm nearly there. I'm gonna ask Elizabeth to marry me. She's got no idea I'm meeting her now. Zobaczyłam pierścionek zaręczynowy i chciałam wam powiedzieć oho, ale w tym momencie laska wrzasnęła, więc nawet nic nie muszę mówić. Ona wygląda jak perfekcyjna martwa żona z filmu. To jest sztuka. Nie zdążysz. Slow-mo jest zbyt potężne. Muzyka jest zbyt smutna. Twoja dziewczyna jest zbyt w ciąży. Ona zginie. Baby. What the? Elizabeth! Baby, wake up, please! What the? Somebody help me! Please, somebody help me, please! Tu jest dość mokra akcja. O nie, dobra, ta mnie trochę wygląda intensywnie, ale to jeszcze lepiej. Man confesses to burying child to survive trap? Słucham? Brzmi jak skomplikowana fabuła. Help me! Please, somebody help
O, czyli tu mamy takie jakby piła type situation. Okej, okay, clock is ticking, make your choice. Czemu on na każdym filmiku drze pizdę? I don't know, to tak jakby zapytać, dlaczego słowik śpiewa? Dlaczego dzięcioł stuka w drzewo? Dlaczego chrupek serwuje pizdę? What the fuck? Na czym polega ta pułapka? To się wypełnia jakimś gazem? Potrzebujemy więcej kontekstu. It was the people that interviewed me. A young boy came out of nowhere. I hit him. I checked his body. He wasn't breathing. There was blood everywhere. I didn't know what to do. To chyba mu się należy w takim razie. Skąd ta smutna muzyka? Tu się dzieje. Czekajcie. Każdy filmik. Nie wiem, w co klikać. Everything I've got to give you. I give you your life. To po prostu odrabianie matmy ze starym. Who the hell says I got to like you? What law is there that says I got to like you? Don't you eat every day? Got a roof over your head? Got clothes on your back? I go to work every morning. I on na tym zarabia? Kto mu za to płaci? My mu za to płacimy właśnie w tej chwili, oglądając jego TikToki. W sensie później TikTok mu za to płaci, że my oglądamy. And break my back to support you. It's my job. It's my responsibility. A man is supposed to take care of his family. You live in my house. Fill your belly with my food. Put your backside on my bed because you are my son. Not because I'd like you. Because it is my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. Now let's get this straight right here, right now, before we go along any further. I haven't got to like you. No, I give you everything I've got to give you. Imagine, że akurat przechodzisz obok tego samochodu na ulicy i to widzisz. Stawiam, że jest to standardowy dzień w LA. On nie mruga. No sorry, tyle się napracował nad tym, żeby jego oczy tak wyglądały i ma teraz mrugać. 28 dni prosi Boga o pomoc. Why have you forsaken me? A, ojciec zagubiony na morzu przez 28 dni prosi o pomoc. Założyłam, że LA, no bo jest aktorem, więc tam się rodzą aktorzy, nie? I tam żyją, tam mieszkają, tam mają swoje gniazdo. And answer my prayers. I swear. I will dedicate my whole life to being a better person. And help. Dobra, tu jest zakopany żywcem. Też możemy jeszcze zobaczyć, jak sobie radzi. Somebody help me! My name is Curtis Turner. I'm a British citizen. Me and my wife. Czy on powiedział, I'm a British person? I've been kidnapped on holiday in Mexico. We have been taken hostage. I've been buried in a coffin underground. They are holding my wife somewhere else. To też zakopana pod ziemią. Gdybym znalazła sposób na komunikację, pierwsze co bym powiedziała, to I'm a British person. I'm a British person.
They are asking for $1 million by 10 p.m. tonight, Mexico time. Or I will be left to die in this coffin. I'm running out of air. A battery on my phone. I'm told if the money is paid, me and my wife will be let go. These threats are real and will be followed through. This is not a hoax. Please. Oh mój Boże. Police officer saves baby from sinking car. Jezu, jak nas opluł! Jak leci na wszystkie strony ślina! What? In progress. A vehicle has just went under the water. One female is still trapped in the sea. I can't free her. She's been under for a few minutes. I pulled the baby out. I'm about to give it CPR. Kot 3, oplułem dziecko. Dobre. Immediate medical attention. Over. Come on. Come on, goddammit! Okej, następnym razem, jak gdzieś będziemy i ja będę chciała nagrać TikToka i albo Tomek, albo ktoś z moich przyjaciół przewróci choćby kątem oka, to wyciągnę konto tego pana i pokażę im, że mogło być gorzej. Dosłownie chcę, żebyś podtrzymał przez 5 sekund, a ja... będę stać i patrzeć w tę stronę. A mogłabym wskoczyć w tym momencie do wody, złapać jakieś dziecko, a potem je opluć. Ojej, żyje! Ale czemu płaczesz? Żyję. Okej, to była lalka, ale obczajcie, w tym filmie typ używa prawdziwego dziecka, nie wiem czy swojego. Baby drowns in paddling pool left unattended by dead. Hashtag awareness. There won't be as in love with you as I am. There won't be as in love. O Jezu, jaki psiok! O mój Boże, widzieliście tego typka? Czekajcie, cofnę. Wygląda jak kosmita! Co? Ma takie... Ledwo widać jego oczy i są tak blisko siebie osadzone i te uszy jak jakieś anteny. Kocham go! Ale ufok, dokładnie. Podoba mi się, że dostajemy całe backstory, jak on nalewa wodę do basenu, wsypuje do niego piłeczki. Dzieciak sobie drepcze. O Boże, Bartek pisze, lubię sobie wyobrażać, że wszystkie te TikToki to jedna postać i po prostu ma bardzo ciężkie życie. Trochę jak Ewa Werner z Adama i Ewy. Wyobraź sobie, że mówisz komuś, że masz swój komfort charakter i to jest ten pan. What do you want? He has never known comfort.
Czekajcie, dobra, jeszcze raz. Och, te nóżki w basenie. O, kocham go. Dreptu, dreptu. Ten dzieciak jest po prostu za sprytny for his own good. Nie powinien wyminąć tej bramki. Jeszcze sam do basenu wlazł. Zaraz będzie martwula spryciula. Psie, ratuj go! No nie, pies też jest głupi! Biegnie. Yes, biegnie. Typie, jakiś może pierwsza pomoc? Coś? Ale nieźle się trzęsie. Ciekawe, czy to jest jego dziecko, czy poszedł do kogoś z rodziny i powiedział: ej, pożyczysz dziecko? Położę je w basenie na chwilę, okej? I do tego dziecka możesz się nie ruszać przez chwilę. Przez moment. Potrzebujemy jednego ujęcia. O Jezu. Jeśli to jest jego dziecko, to jeszcze lepiej. Kochanie, idę. Kochanie, idę. Idę z Juniorem do okrotu na chwilę. Bo udajemy, że się utopił. Dobra, może wystarczy tego pana już, co? Chyba znamy mniej więcej jego range. Nie wiem, czy zaserwuje nam coś innego. Killer's last words to victim's family. Astronaut's final goodbye message. Boyfriend with no legs discovers he's going to be a dad. I rozumiem, że to jest bardziej wzruszające niż zwykle, ponieważ on nie ma nóg. I can't! I can't! I can't! I can't do it! Czego nie możesz zrobić, dziecka? Możesz. Ty tylko nie masz nóg. One w ogóle nie są konieczne do tego. I'm such a screw up! Why do you even... Bo nie masz nóg? Obstawiam, że to nie twoja wina jednak. I'm such a screw up? Jako reakcja na to, że nie ma nóg? You want me? Osoby bez nóg mogą prowadzić samochody jak coś. Są do tego specjalne takie przyrządy. Is this a joke? Built out of stone. I can't do this. Możesz, zrobiłeś. Aaron, I thought you were careful. I can't do this. I can't. Eric? Eric to nie jest męskie imię? Czy jego chłopak zaszedł w ciążę? Z nim? Przecież on jest chłopakiem. Erin. Okej, okay. Może Erin, faktycznie. Moja mama właśnie weszła mi do pokoju i się mnie spytała, czy komentujesz Simsy XDDDDD. Dzięki za złotówkę, chrześcijaństwo, glamour, ale co twojej mamie, co sprawiło wrażenie na twojej mamie, że ten pan jest grą w Simsy? Potrzebuję więcej informacji. Czy to chodzi o mój nowy layout? What am I supposed to do? Am I supposed to chase after them? How am I...
Dlaczego pierwsza myśl typa, jak się dowiaduje, że będzie miał dziecko, to pyta, i co mam teraz zrobić, gonić za nim? No nie, ona na początku nie będzie chodzić. Tak jak ty. Przepraszam, ja przysięgam, że nie śmieję się z wizji tego, że facet nie ma nóg. Przysięgam, że to nie ableizm. I śmieję się z tego delivery. Co ja mam teraz zrobić? Przecież nie mam nóg! Nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie mam nóg! Mógł to bardziej sasy jeszcze powiedzieć, jakby nie mam nóg? Swoją drogą. Pamiętam o tym, że Bobek mi obiecała, że będzie stać za mną z nerwganem i strzelać do mnie za każdym razem, jak będę bez sensu się tłumaczyć na czatowi. Jak na przykład teraz, że nie jestem ableistką i nie śmieję się z niepełnosprawności tej zmyślonej postaci. Bobek, I need you. I just have to show up. Show up! Show up! I showed up for you! I showed up! I was there! No i teraz macie dziecko. Waiting for you! And look where it got me! I showed up for you! I showed up for you! I can't! I can't! I can't! I can't do it! I'm such a screw up! Why do you even want me? I can't. To było troszeczkę over dramatic reakcja na wieść o ciąży, ale z tego co słyszałam o mężczyznach, nie była najbardziej over dramatic jaka mogła być. Chyba wystarczy tego pana na mnie. Nie, czekajcie. Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zobaczyć. Kiedyś mi mignął. O! Mignęło mi kiedyś jak udaje, że spada z klifu. Somebody help me! Przepraszam. Nie mogłam z głosu tego dzieciaka. Mówiłam wam, że warto. Co, nowy dźwięk na donate'a? Piotruś i Bogdan, kiedy Ewa się zemści na tym gnoju. Dobra, obiecuję, to już koniec.